Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1468 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 roku dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków w działach 801, 853, 854, 926. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1468, tryb jednego czytania, referuje pani dyrektor Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 030 812 zł. Jest to związane z realizacją programów unijnych, otrzymaniem odszkodowań, zawarciem umów kompensacyjnych i barterowych oraz przyznaniem środków przez PZU. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.